Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z rozpakowaniem takiego kalendarza na 24 dni, kalendarza adwentowego z Sephory. I właśnie dzisiaj chciałabym Wam pokazać wszystkie produkty, które tutaj się znajdują. No i oczywiście o nich opowiem, ponieważ praktycznie całą kolekcję kosmetyków Sephory znam i mogę trochę więcej Wam o nich opowiedzieć. Tak więc przechodzimy do rozpakowywania. Mam nadzieję, że ten film bardzo Wam się spodoba i że z chęcią go zobaczycie. No i oczywiście zaczynamy od pierwszego numeru. Tutaj mamy pierwsze okienko, no i oczywiście je otwieramy. Ojeju, będzie ciężko. Jedyneczka, ja trochę mocniej tutaj rozrywam, żeby wszystko wydobyć. W jedynce mamy Eye Pencil to Go. Wygląda on tak, jest to po prostu czarna kredka z Sephory. Powiem Wam, że miałam już kilka sztuk, kilka kredek z Sephory i jeżeli chodzi o tą cenę, to byłam bardzo, bardzo zadowolona. Natomiast fajna jest, bo można ją zabrać w podróż, można tą kredkę po prostu sobie użyć, kiedy gdzieś wyjeżdżamy. No i oczywiście potrzebujemy do niej temperówki. Teraz przechodzimy do dwójki. O, ta już mi lepiej idzie, chyba nabieram wprawy. Wydobycie jest dość ciężkie, ale da się oczywiście ogarnąć. Tutaj mamy Creamy Body Wash. To jest taki malutki, zobaczcie, żel pod prysznic. Fajny na wyjazd, natomiast sądzę, żeby mi nie starczył na umycie całego ciała. Dajcie znać, czy taka mała kapsułka by Wam starczyła na umycie całego ciała, bo mnie się wydaje, że mnie nie. One bardzo ładnie pachną, bardzo lubię te zapachy, jeżeli chodzi właśnie o Sephory i te kalendarze, to one mają bardzo ładnie dobrane zapachy. Ja już używałam tego Cotton Flower, bo to jest ten zapach. Bardzo, bardzo fajnie się u mnie sprawdził, bardzo mi się podoba zapach, jest bardzo delikatny, kobiecy, więc sądzę, że Wam też się spodoba. Przechodzimy więc do trójki. Udało się, udało mi się wyjąć. To jest eyeliner, eyeliner taki, który nakładamy na palec i malujemy swoje oko. Powiem Wam, że ja już kiedyś próbowałam takim eyelinerem pomalować sobie kreskę, ale zdecydowanie mi to nie wychodzi. Łatwiej mi się trzyma eyeliner w momencie, kiedy trzymam go jak długopis i wtedy się maluję, niż w momencie, kiedy nakładam na palec. Tym bardziej, że ten otwór jest dość duży, ja mam małe palce i wiecie jak to jest, po prostu mi się to niezbyt stabilnie trzyma. Więc powiem Wam, że jeżeli chodzi o ten eyeliner, on jest też czarny, czyli mamy czarną kredkę, czarny eyeliner. No jak dla mnie to jest średnio udany produkt, jeżeli chodzi o Sephory. No i ja sama powiem Wam szczerze, żebym go nie kupiła. Czwóreczkę mamy tutaj z boku, bardzo duże okienko. Jestem ciekawa, co tutaj się znajduje. O, tutaj jest jeden z moich ulubionych zmywaczy, zmywacz do lakieru tradycyjnego. Powiem Wam, że kiedy jeszcze nie robiłam hybryd, a dzisiaj mam swoje ukochane hybrydy z nowej kolekcji Semilaka, to muszę Wam powiedzieć, że bardzo często właśnie zabieramy po prostu ze sobą na jakąś podróż, kiedy je używamy. Powiem Wam, że to jest super, ponieważ nie rozleje nam się zmywacz nigdzie, nie uszkodzimy sobie innych rzeczy, natomiast bardzo fajnie one działają i ja byłam w stanie jedną taką chusteczką zmyć wszystkie paznokcie jasnego koloru albo dwoma z ciemnego. Więc powiem Wam, że to jest bardzo, bardzo ciekawy produkt, bardzo fajny. Wiem, że kilka innych firm teraz też wyprodukowało takie chusteczki do zmywania właśnie lakierów. Teraz piątka, ona jest tutaj u góry. Zobaczymy, co to jest ciekawego. O, gumka do włosów. Powiem Wam, że mnie się takie gumki do włosów, o tak może bardziej Wam pokażę, mnie się takie gumki do włosów niestety niezbyt przydają, ponieważ słabo mi się trzymają na moich włosach. Ja mam bardzo śliskie włosy i delikatne i niestety one często mi po prostu zjeżdżają. Muszę mieć bardzo dobrą gumkę, żeby faktycznie te włosy utrzymać. Szukamy szóstki. O, mam. Szóstka znaleziona. Już nawet mam sposób na to, jak to ogarnąć. Tutaj mamy kostkę, którą możemy wrzucić do kąpieli albo w momencie, kiedy robimy sobie manikir i chcemy odmoczyć troszeczkę skórki. To jest kostka też o zapachu tego Cotton Flower, czyli bardzo ładne, delikatne, białe kwiaty. Mieliśmy też ten żel pod prysznic. Fajnie, że mamy tutaj kontynuację zapachu, więc możemy sobie włożyć taką kostkę do kąpieli i potem umyć się żelem. To akurat bardzo fajnie pomyślane. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o te kostki, no to ja je właśnie często do moczenia stóp
stóp rąk używam, ponieważ na kąpiel jest ona troszeczkę za mała. I idziemy do siódemki. Siódemka jest tu na dole. Dobrze, że mam długie paznokcie, bo byłoby mi ciężko po prostu wydobyć to. Mamy tutaj róż, moim zdaniem przepiękny. Jest on taki trochę brzoskwiniowy, nie jest on do końca różowy. Jest to kolor bardzo, bardzo ładny. Sądzę, że i blondynce, i brunetce będzie bardzo ładnie w tym kolorze. Jeżeli chodzi o numer, to jest numer 05, Sweet on You. Bardzo fajnie wygląda. Ja sądzę, że przepięknie będzie wyglądał zarówno u blondynki, jak i u brunetki. Zobaczcie, jak fajnie się rozsmarowuje. No i może jeszcze mocniej pokażemy. Kolor przepiękny. Możemy fajnie go nabudować, bo widzieliście, że małą warstwę nałożyłam, teraz większą. Możemy go rozsmarować sobie. Wygląda bardzo, bardzo ładnie. Sądzę, że ten produkt jest wart tutaj tego, żeby zakupić cały ten kalendarz, bo naprawdę róże mają w Sephorze bardzo, bardzo fajne. Ósemka. Patyczki do odsuwania skórek. Powiem Wam, tutaj jest 5 patyczków. No ja zazwyczaj używam albo właśnie patyczków, albo takiej szpatułki specjalnej, metalowej, więc zawsze się wykorzysta, tym bardziej jak maluję hybrydy i coś mi tutaj wyjedzie, to zawsze sobie takim patyczkiem po prostu zgarniam. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawy produkt i sądzę, że fajnie, że się tutaj znalazł, bo na pewno się przyda. No to mamy dziewiątkę. Dziewiątka też jest taka duża. Jest to kolejny żel pod prysznic o zapachu piwoni. No więc widzicie, możemy wykorzystać dwa żele pod prysznic, żeby się umyć, bo moim zdaniem ten jeden żel troszeczkę mało. Natomiast no, żele pod prysznic zawsze na wyjazdy, na jakieś wakacje czy krótki urlop się przydadzą. Więc jest to jak najbardziej okej produkt. Idziemy zatem do dziesiątki. Już jej szukamy. O, dziesiątka jest jakaś duża. Zobaczymy, co tu jest. Mam nadzieję, że fajny produkt. Mamy tutaj chusteczki do demakijażu. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o te chusteczki, to bardzo dobrze zmywają. Zmywają bardzo ładnie makijaż, nawet wodoodporny. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Kiedyś je miałam właśnie na wyjazd, żeby nie brać, wiecie, płynu micelarnego, czy właśnie jakichś tam produktów do demakijażu. Wzięłam sobie takie chusteczki. Całkiem nieźle udało mi się makijaż zmyć, więc serdecznie Wam je polecam. Jedenastka. Pewnie jakaś kredka będzie znowu. Tutaj mamy kredkę do ust w kolorze czerwieni. Ona wygląda o, tak. Kolor mocny, taki trochę ceglany. Powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo miękka, więc super się nią obrysuje usta. Nie do końca mój kolor, jasnej takiej blondynce jak ja nie do końca pasuje, bo wolę róże. Ale jeżeli ktoś lubi czerwone szminki, takie trochę właśnie w cegłę wpadające, to sądzę, że się nie zawiedzie na niej. I dwunastka jest tutaj. Dwunastka to lustereczko. Lustereczko z liskiem. No powiem Wam, że w takim małym lustereczku ciężko się przejrzeć. No i dla mnie to jest taki produkt, którego na pewno nie wykorzystam, bo jest po prostu zbyt mały i nawet nie zobaczę tutaj chyba jednego oka. Więc jest to strasznie, strasznie mały produkt. Trzynastce mamy pilniczek Sephory. Ja kiedyś używałam bardzo często tych pilników Sephory, bo były to jeden z lepszych papierowych pilników. Taki mały fajnie się przyda do kosmetyczki, bardzo fajnie się sprawdzi, więc ja uważam, że jak najbardziej na tak, tym bardziej, że bardzo ładnie zakańczają płytkę paznokcia. Czternastka to, kochani, są naklejki. Naklejki z liskiem. Powiem Wam, że no mnie takie coś nie jara i naklejki no troszeczkę słabo, więc no tutaj nie jest akurat rzecz, która jakaś jest super. Piętnastka. To jest maska nano.
Tutaj mieliśmy Lotus Sleeping Pack, czyli maskę taką całonocną, nawilżającą i wygładzającą. Powiem Wam, że te maski no, nie są jakieś rewelacyjne w porównaniu do koreańskich. Natomiast jeżeli chodzi o taką aplikację, że aplikujemy ją na całą noc i przez całą noc odżywiają nam naszą twarz, to jest to bardzo fajna forma. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakie kosmetyki lubimy. Ja na pewno tą maskę przetestuję i sobie zobaczę. Miałam okazję jedną z takich masek już testować, bo dostałam od koleżanki. Niestety no nie sprawdziła się jakoś super, ale mam nadzieję, że może ta nawilżająca fajniej się sprawdzi. 16 teraz. To są karteczki, karteczki z liskiem. Wygląda to tak, moje się niestety rozdzieliły, no i sądzę, że jakąś małą notatkę możemy na nich zapisać. Fajnie, że w tym kalendarzu są nie tylko rzeczy typowo, wiecie, kosmetyczne, ale też coś takiego innego, co możemy sobie wykorzystać. Ja na pewno te karteczki użyję, albo część z nich oddam jakiemuś dziecku z rodziny, żeby po prostu sobie używało w szkole. 17. Jest to taki lakier Sephory. Jest to lakier tradycyjny, taki można powiedzieć ciemno-czerwony, trochę wpadający w brąz. To jest kolor It Girl. Powiem Wam, że no niestety nie mój kolor. Mam bardzo ładny, taki błyszczący dzisiaj. Ten jest taki ciemno-czerwony. Nie do końca dla mojej karnacji, zresztą sami zobaczcie. Wyglądałoby, jakbym miała po prostu zbite paznokcie. Ja tych lakierów z Sephory jakoś tam bardzo nie lubię, przez to niestety, że nawet semilaka lakiery trzymają się około tygodnia, natomiast Sephora u mnie na paznokciach 3 dni max, więc jeżeli chodzi o klasyczne lakiery, uważam, że są dość słabe. No i lecimy dalej. 18. Kurczę, co to jest ta 18? Powiem Wam, że jestem ciekawa. Okej, to jest chyba taka opaska na rękę, którą możemy sobie zawiązać, czyli po prostu taka bransoletka. No ona ma wzorek tutaj jakiś kotek, lisek. No dla małej dziewczyny, jakiegoś dziecka super sprawa, dla nastolatki też. No u mnie, kiedy jednak pracuję i spotykam się, wiecie, z różnymi kontrahentami i tak dalej, muszę być traktowana poważnie, niestety taki produkt nie przejdzie. No i zobaczymy teraz, co jest w 19. Brow Freeze. Czyli po prostu, ojejku, taki wosk do brwi. Powiem Wam, że mięciutki, bardzo fajnie może się sprawdzić, utrwalić nam nasze brwi. Ja jestem bardzo ciekawa tego produktu, jeszcze go nie miałam, ponieważ nie stosuję zbyt wielu produktów do brwi, ale jestem bardzo ciekawa, czy naprawdę to działa i czy brwi na pewno utrzymują się cały dzień w takim stanie, w jakim oczywiście je tutaj tą kredką pomalujemy. I 20. 20 mamy tu z boku. 20 to jest przypinka lisek. No, tak jak mówiłam, dla nastolatki, dla jakiejś dziewczyny, która chce sobie to przypiąć do torby, do plecaka, do szkoły, jak najbardziej okej, fajnie to może wyglądać. Natomiast tak jak sobie liczę teraz, no to mamy trochę tych gadżetów takich, które wiecie, są takie niekosmetyczne i niezwiązane z tematem. Natomiast no trochę ich się teraz pojawia i nie bardzo mi się to podoba niestety w tym kalendarzu. Ale mam nadzieję, że jeszcze te kolejne oczka nadrobią. 21. 21 jest duże. No i powiem Wam, że tutaj jestem zdziwiona i zaczęłam nawet oglądać, co ja tutaj mam w drugiej ręce. I zobaczcie, to są te same chusteczki. Chusteczki po prostu z naszym zmywaczem do paznokci, więc no to trochę słabo, że ten produkt się powtarza, że jest dwa razy, bo miałam nadzieję, że po prostu będzie coś innego tutaj, a nie dwa razy te same chusteczki. Więc no jestem tutaj zawiedziona troszeczkę tym. No i szukamy 22. 22 jest tutaj. 22 to znowu żel pod prysznic. Jest to żel pod prysznic z Lagoon. I jestem bardzo ciekawa, jak on pachnie, ponieważ jego jeszcze nie miałam okazji stosować. I jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa.
Więc mamy już 3 żele pod prysznic. Mamy 23, jest to taki piękny cień. Może tak Wam bardziej pokażę. Jest on brązowy. Z delikatnymi drobinkami. Wygląda on tak. Możemy go mocniej, trochę delikatniej. Fajny kolor. Sądzę, że każdemu będzie w nim dobrze. Zarówno dziewczynie, która ma jasną karnację, jak i ciemniejszą, brunetce i blondynce. Więc bardzo trafiony cień. No i ostatnie już okienko, 24. Zobaczymy, ponieważ to powinno być wigilijne. Więc powinno być coś na wypasie. No i już wiem, co tutaj jest. Jest tutaj błyszczyk. Błyszczyk w odcieniu czerwieni. Powiem Wam, że ładnie wygląda. Sądzę, że właśnie jakieś brunetce albo dziewczynie z ciemniejszą karnacją bardzo fajnie się spisze. Moja przyjaciółka uwielbia takie kolory, więc na pewno on do niej powędruje. Natomiast ma bardzo przyjemną konsystencję i z tą kredką, która była wcześniej, idealnie się sprawdzi ta płynna pomadka. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o ten cały kalendarz, to mam dość mieszane uczucia. Natomiast sądzę, że jak na 120 zł to nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o te produkty. I zaraz Wam opowiem, co o tym troszeczkę więcej sądzę. Teraz podsumowując, opowiem Wam, co sądzę o tych produktach, które znalazły się w kalendarzu. No i po pierwsze, jeżeli chodzi o produkty do ust, czyli kredkę i błyszczyk, czy tam matową szminkę, jest to jak najbardziej ok i sądzę, że każdemu się przyda. Nie do końca moje kolory u mnie się nie sprawdzi, ja oddam mojej przyjaciółce. Natomiast uważam, że są to bardzo trafione produkty właśnie w tym kalendarzu. Jeżeli chodzi o kolejne produkty, to już Wam opowiadam, co dalej. Bardzo podoba mi się zarówno róż, jak i cień do powiek i sądzę, że te produkty również są trafione i są bardzo fajne, że się znalazły, ponieważ każda dziewczyna, niezależnie czy ma jasną, czy ciemniejszą karnację, czy jest blondynką, brunetką, czy rudą, będą te dwa produkty na pewno pasować do każdego typu urody. Te żele pod prysznic, no jak najbardziej fajna sprawa na wyjazd, na wakacyjny wyjazd, na jakiś urlop krótki, kiedy nie wiemy, że będziemy po prostu mieli ze sobą żel pod prysznic. Bardzo fajna sprawa, jest troszeczkę mała pojemność, moim zdaniem trochę za mała, więc nie wiem, czy się do końca umyję taką pojemnością, ale na pewno będę miała drugi żel w zanadrzu. No i też taka kostka, która była do moczenia ciała, do wrzucenia do kąpieli, jest fajna, ale do kąpieli jest troszeczkę za mała, do moczenia stóp, rąk sprawdzi się idealnie. No i muszę Wam powiedzieć, że wolałabym na przykład, żeby był tylko jeden żel pod prysznic, natomiast więcej na przykład maseczek czy jakichś innych produktów. Teraz Sephora wypuściła fajną linię z glinkami, którą właśnie ja bym chciała zobaczyć w tym kalendarzu, a niestety jej nie było. Produktów do twarzy, były jeszcze ta maseczka do twarzy nawilżająca całonocna i chusteczki do demakijażu, bardzo fajnie, że to się znalazło, natomiast myślałam, że znajdzie się kilka rzeczy więcej, jeżeli właśnie chodzi o kwestię pielęgnacji twarzy, ponieważ ja jestem jej ogromną fanką. Jeżeli chodzi o paznokcie, to tak, dwa razy mamy chusteczki do zmywania lakieru, więc sądzę, że jedne by wystarczyły w zupełności, szkoda, że dali dwa razy to samo. Pilniczek jak najbardziej jest fajny i tak samo te patyczki, które jak widzieliście, bardzo pomogły mi właśnie w tym, żeby otworzyć cały kalendarz. No i ten lakier, który jest taki świąteczny, ciemny, on się dosyć krótko utrzymuje na paznokciach, ale wiecie, no też ciekawy produkt. Szkoda tylko właśnie, że te chusteczki były dwa razy, zamiast na przykład dać jakiś inny produkt do paznokci. Ja powiem Wam, że liczyłam na to, że będzie po prostu tych produktów do paznokci więcej, może jakaś naklejka fajna, coś takiego świątecznego. Jeśli chodzi o te produkty, które mamy tutaj do oczu, czyli kredkę i eyeliner, jak najbardziej ok, ponieważ wiemy, że nie każda z nas maluje oczy kredką czy eyelinerem. Ja sama nie maluję swoich oczu kredką, tylko eyelinerem. Tego akurat nie lubię, ale zazwyczaj, jeżeli mam już wybór między kredką a eyelinerem, wybieram eyeliner, więc sądzę, że dla każdej dziewczyny, która maluje się albo kredką, albo eyelinerem, jest to trafiony pomysł. Jeżeli chodzi o tą kredkę do brwi, to powiem Wam, że jestem jej bardzo ciekawa, to jest taki bardziej utrwalający wosk, więc na pewno przetestuję, zobaczę, jak moje brwi będą się właśnie z tym produktem zachowywać.
moim zdaniem te dodatki liskowe, które może są urocze, ale wiecie, w kalendarzu kosmetycznym mogłyby się ograniczyć do 2-3 rzeczy. Jest po prostu tego za dużo, ponieważ mamy aż 6 okienek, które mają różne gadżety, więc no ta przypinka czy te naklejki z liskiem, to sądzę, że nie do końca udany pomysł. Więc ja sądzę, że ogólnie ten kalendarz opłaca się kupić, ponieważ jest tu super cień, jest eyeliner. Gdybyśmy kupowali te produkty, wiecie, kot tu do mnie przyszedł osobno, byłoby to o wiele, wiele droższe. Natomiast w momencie, kiedy mamy ten kalendarz, to wiecie, mamy mniej i bardziej trafione prezenty i produkty. Natomiast sądzę, że jest to bardzo, bardzo fajny produkt i każda z nas znajdzie coś na pewno dla siebie. Fajne jest i ekscytujące to, żeby otworzyć taki kalendarz i każdego dnia sobie otwierać to okienko, więc jeszcze możecie kupić sobie ten kalendarz. Wiem, że jest promocja do 18 grudnia, minus 20% w Seforze, więc jeżeli któreś z tych produktów Was zainteresowały i nawet mimo tego, że już wiecie, co w nich jest i nie będziecie otwierać tych kilku pierwszych dni w grudniu, no to może po prostu sobie kupicie, żeby właśnie przetestować, czy ten piękny cień, czy róż, który mam namalowany na ręce. Więc ja jestem bardzo ciekawa Waszej opinii o tym kalendarzu, co Wy o tym sądzicie, jak Wam się te produkty podobają, ponieważ ja mam, jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne, jak najbardziej jestem z nich zadowolona, natomiast te takie dodatki z liskiem nie do końca mi trafiły do gustu, więc dajcie znać, jak to wygląda u Was, jak Wam się ten kalendarz podoba, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Dzięki za ten film, za to, że spędziliście ze mną czas. Mam nadzieję, że dacie łapki w górę, bo to mnie bardzo motywuje do dalszego działania i pracy. No i oczywiście czekam na Wasze opinie. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!